Dziękuję bardzo, panie marszałku, wysoka izbo. Mam zaszczyt wypowiadać się w imieniu klubu Koalicja Polska w zakresie przedstawionej ustawy o Agencji Rezerw Materiałowych, zwaną rządową w nowej wersji Agencją Rezerw Strategicznych. Zmiana nazwy i zmiana wielu zapisów w tej obowiązującej dotychczas ustawie budzi nasz wielki niepokój, dlatego że mamy przykre doświadczenia jak do tej pory z wiosny ubiegłego roku, kiedy to agencja nie mogła sobie poradzić z zakupem, a w tle były te wszystkie zdarzenia związane z zakupem maseczek czy respiratorów i do dzisiaj z tym są problemy z rozliczeniem tego wszystkiego. Obawiam się, że zmiana, tak szybka zmiana, bo w trybie ekspresowym tej jakże ważnej ustawy może mieć na celu gdzieś ukrycie tego i spowodowanie, że nikt nie będzie dochodził już tych nieprawidłowości, które miały miejsce. Ja przypominam, że zakupiono respiratory bez instrukcji, bez możliwości funkcjonowania i gdzieś leżą, w jaki sposób, od kogo to było kupowane, maseczki bez atestu. Zastanawia mnie również, po co dokonywać zmiany w tak trudnym okresie. Każda zmiana wymaga przetasowania, przestawienia się urzędników, bo to nie tylko zmiany pieczątek, ale również podporządkowane. Premier bierze sobie w opiekę, tak jakby miał za mało pracy, jeszcze Agencję Rezerw Strategicznych, dotychczas powiem Agencję Rezerw Materiałowych. Myślę, że zdjęcie obowiązku i danie wielkiej swobody, bo w tej ustawie daje się dość dużą swobodę dla agencji, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, o przestrzeganie wszystkich zasad związanych z zakupem, jak również ze zbywaniem zgromadzonych materiałów, zawieraniem umów z podmiotami na przechowywanie tych rezerw. To budzi też nas niepokój. Do tej pory no, mieliśmy przykłady, że pojawiały się gdzieś w tle korupcyjne działania, natomiast jeszcze większa swoboda wymaga od ludzi tam zatrudnionych jakże ogromnej odpowiedzialności, ogromnego zaufania, bo oni nie są pod taką kontrolą jak zwykły urzędnik w administracji, który realizuje zamówienia publiczne. Kolejna rzecz też, która pozbawia nas w pewnym sensie kontroli, to fakt, że wiele zakupów jest objętych tajemnicą. My nie możemy w Sejmie dowiedzieć się na przykład, ile węgla zakupiono, to co mój poprzednik już powiedział, na zapasy Agencji Rezerw Materiałowych. Ja kilkakrotnie w Sejmie pytałem, ile tego węgla jest, po co ten węgiel kupowano, przecież węgla było pod dostatkiem. I do dzisiaj chyba nikt w Polsce w trybie jawnym nie może się dowiedzieć, ile tego węgla zakupiono. Także jest to ważna rzecz i dziwię się, panie marszałku, że pani marszałek dopuściła w tak pilnym trybie procedowanie tej ustawy, bo nie widzę tutaj żadnego sensu i żadnej potrzeby, aby pędzić i jeszcze na tym posiedzeniu, bo takie są, słyszę, zakusy, uchwalać tą ustawę. Jutro ma się zebrać komisja i wieczorem mamy przegłosować tą ustawę. To jest niepoważne. Z takimi zjawiskami spotykamy się na co dzień. W tej chwili trwa debata na Komisji Energii i Skarbu Państwa w zakresie farm wiatrowych. Też ustawa, która pojawiła się dwa dni temu w Sejmie, dzisiaj jest procedowana, drugie czytanie i mamy uchwalić na tym posiedzeniu Sejmu. Dlatego też Polskie Stronnictwo, Koalicja Polska będzie przyglądać się bardzo uważnie tym wszystkim zapisom. Będziemy chcieli przeanalizować, aby mieć no, pełną przejrzystość i wgląd w to, co
państwo wyprawiacie w zakresie Agencji Rezerw Materiałowych. Dzisiaj na potrzeby Agencji Rezerw Materiałowych praktycznie można kupować wszystko. To nie jest tak, jak dawniej było. Doświadczenie i życie pokazało nam, że agencja musi bardzo elastycznie podchodzić i mieć dobre rozeznanie. Więc tutaj ta swoboda z tego tytułu jest bardzo duża i to budzi nasze obawy, że może dochodzić do zjawisk, których nie chcielibyśmy słyszeć, do konsekwencji takich, jakie miały miejsce w okresie wiosennym. Dziękuję, panie marszałku, i dziękuję, Wysoka Izbo, za wysłuchanie. Dziękujemy bardzo panu posłowi.